Witajcie. Chciałbym dziś rozpocząć serię na temat atrybutów Boga. Dzisiejszy odcinek będzie takim wstępem i powiem Wam dlaczego. Chciałbym nagrać taką serię, dlaczego uważam, że to jest ważne. No i jak mniej więcej ta seria będzie wyglądać. Postanowiłem nagrać taką serię, ponieważ jako chrześcijanin spotykam się często z innymi chrześcijaninami, chrześcijanami i to, co mnie w ostatnim czasie bardzo, bardzo zaskakuje, to te osoby niby wierzą w tego samego Boga, a jednak ten ich Bóg ma zupełnie inne cechy. Niby wierzymy w Boga Ojca, niby wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, niby wierzymy w Ducha Świętego, ale ten Bóg często spotkanych osób, ma zupełnie inne cechy. Zupełnie inne cechy niż te, które są opisane w Piśmie Świętym, w Biblii, i to jest dla mnie z jednej strony bardzo zaskakujące, z drugiej strony powoli no, zaczynam się do tego przyzwyczajać, mimo że jest to szokujące. No, na początku jest to bardzo szokujące, ale no, wynika to z wielu rzeczy, ale to może nie dzisiaj o nich. Chciałbym tytułem wstępu powiedzieć właśnie o tym, jak będzie wyglądała ta seria. Wiecie już, dlaczego chcę ją nagrać. Chciałbym skupić się tylko na Piśmie Świętym. Chciałbym mówić o tym, co o Bogu znajdujemy w Piśmie Świętym, co możemy przeczytać i jaki jest faktycznie nasz Bóg. To, to pytanie, w jakiego Boga wierzysz, jest tak naprawdę fundamentalne. Możemy nazywać sobie Boga w ten sam sposób, ale myśleć o kimś zupełnie innym. Często jest tak właśnie w chrześcijaństwie z innymi definicjami. Na przykład ze zbawieniem z łaski. Katolicy, rzymscy katolicy uważają, że są zbawieni z łaski, ale mają zupełnie inną definicję tego słowa niż chociażby ludzie wierzący ewangelicznie, tak zwani protestanci. Też uważam, że są zbawieni z łaski, ale ta definicja jest inna. Niektórzy mówią o darach Ducha Świętego i te definicje są czasami różne. Fundamentalną sprawą jest to, jak postrzegamy Boga, naszego Boga, prawdziwego. Każdy o nim może przeczytać w Piśmie Świętym, i to, co jest ważne, jest jeden Bóg w Starym Testamencie opisany, i w Nowym to jest ten sam Bóg. Nie ma Boga Starego Testamentu, Boga Nowego, jest jeden Bóg, i to, w jakiego Boga wierzysz, moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie, ponieważ przez to, w jakiego Boga wierzysz, tak będzie się układało Twoje życie, tak będziesz żyć, żył, żyła, a w konsekwencji efekt tego życia zobaczysz w życiu wiecznym, ponieważ każdy z nas będzie żył wiecznie. Jedni z Bogiem w niebie, a inni niestety w piekle. To, co jest istotne, to co na początku już chciałem podkreślić, że to, to, co ja tutaj próbuję nagrać, to co też przepiszemy na bloga, to jest jakby tylko cząstka wiedzy o Bogu i ona jest oparta przede wszystkim o okazania, o książki Stevena Lawsona oraz o A.W. Tozera, o akurat te dwie. Pozycję tych dwóch autorów ostatnio czytałem dość mocno, słuchałem też y, nauczań i zebrałem to, co oni mówią, to, co widzimy y, w Piśmie Świętym y, o Bogu. Bo jakby chciałbym się na tym skupić, nie na naszych pomysłach, nie na naszych myślach, nie na naszych jakichś sposobach dedukcji, ale o tym, co znajdziemy w Biblii. I na początku chciałem powiedzieć, właśnie, ale uciekła mi myśl, Bóg jest Bogiem niepojętym. Czytamy w księdze proroka Izajasza w 55 rozdziale. Pan mówi tak, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Pismo Święte stwierdza, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Ale nie mówimy, nigdzie nie wyczytamy, że na wierne podobieństwo. Nigdzie nie wyczytamy o tym, że człowiek jest repliką Boga. Jest stworzony na pewne podobieństwo. I bardzo nieuprawnione są poglądy niektórych yy, ludzi, nie podających się za chrześcijan, którzy mówią, że mają naturę Boga. To jest całkowicie sprzeczne ze słowem Bożym. Człowiek jest człowiekiem. Wiety duchowe, jak anioły, są aniołami, a Bóg jest Bogiem. Pismo Święte często mm, używa pewnych porównań. Zobaczcie, jeżeli czytamy księgę Ezechiela, jeżeli czytamy księgę Daniela, Izajasza, księgę Objawienia, widzimy, że ktoś miał doświadczenie Boga, to często któryś z tych proroków pisze widziałem coś jakby. Język ludzki i chyba rozum ludzki nie jest w stanie objąć wielkości Boga, nie jesteśmy w stanie go po prostu zrozumieć. To, co wiemy o Bogu, powinniśmy czerpać tylko z pisma świętego, nie z własnych fantazji. Niestety jesteśmy tylko ludźmi i często spotyka nas to, że próbujemy sobie wyobrazić jakiegoś Boga, próbujemy sobie wytłumaczyć pewne zależności. Porównując to do zależności pomiędzy ludźmi, czyli na przykład jeżeli Bóg jest Ojcem, to myślimy albo o naszym ziemskim Ojcu, albo o tym, jakim my jesteśmy Ojcem, i w pewnej mierze może to być rozsądne, ale na pewno to jest tylko część całego Ojcostwa Bożego. To, to przerasta nas w sposób niesamowity. Bardzo ważną rzeczą, która też motywuje mnie do, do nagrania tych, tej serii. Jest to, że tak często ludzie, jakoś mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, chociaż pewnie tak nie jest, wymyślają sobie Boga. I pismo święte pisze wielokrotnie o grzechu bałwochwalstwa. Bóg jest Bogiem Jedynym, i każde bałwochwalstwo jest ogromnym przeciwstawieniem się woli Bożej, jest, jest grzechem bardzo poważnym. Chociaż niestety często my, tworząc fałszywy obraz Boga, dopuszczamy się takiego grzechu, bałwochwalstwa. Mimo, że może nie oddajemy jakiegoś kultu, jakiejś figurce, czy jakiemuś obrazowi, czy jakiemuś posągowi, jak to często czytamy na kartach Biblii, to czasami ten fałszywy obraz Boga powoduje, że my żyjemy według zasad wymyślonego Bożka. Po prostu. To, co jeszcze chciałbym we wstępie powiedzieć, to ja jako chrześcijanin wierzę w Trójce, wierzę, że każdy atrybut Boga znajduje się w każdej z trzech osób Boga. Wszystkie te atrybuty Boga są wieczne, nie mają początku ani końca. Bóg jest jeden, ten sam na wieki. Wszystkie te atrybuty łączą się w Bogu i każdy z nich wpływa na inne. Na przykład świętość Boga wpływa na to, że Bóg jest miłością. Ale jest też prawdą, jest też sprawiedliwy i tak dalej. I myślę, że każdy chrześcijanin, każdy z nas powinien mieć takie nastawienie, aby rozmawiając z innymi ludźmi, nie mówić światu, że nasz Bóg króluje, ale mówić: zobaczcie, jaki jest jedyny Bóg. Wiemy, że Bóg jest jeden. I w Piśmie Świętym czytamy o nim prawdę, i dzięki temu możemy mówić innym ludziom, ludziom, którzy czasami nie chcą słuchać o Bogu, czasami przez to, że ktoś im przekazał fałszywy obraz Boga. Obawiam się, że to jest podstawowy grzech, jaki jest w naszej społeczności, może na całym świecie, fałszywy obraz Boga. Zresztą, zobaczcie, od tego zaczęło się pierwsze kuszenie y y ludzi w raju, kiedy Bóg. Powiedział ludziom, możecie jeść z wszystkich drzew, ale z tego jednego nie jedzcie. A szatan przychodzi, zmienia, mm, zmienia te słowa, przeinacza, mówi, czy na pewno Bóg powiedział, nie jedzcie z żadnego drzewa. Później podważa jakby dobroć, miłość Boga i przedstawia Boga w fałszywym świetle. Ewa za tym idzie, później idzie za tym Adam, no i konsekwencje mamy do dziś. Jeszcze w tym pierwszym odcinku chciałbym właśnie skupić się na tym fundamencie, czyli że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I podam tu kilka fragmentów z Pisma Świętego, abyście mogli sobie też to sprawdzić. Niektórzy dzielą właśnie działanie różnych osób bożych, ale zobaczmy. Dzieło stworzenia przypisane jest Ojcu. W księdze Rodzaju czytamy: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dzieło stworzenia przypisane jest także synowi. Zobaczmy list do Kolosan, pierwszy rozdział, gdzie możemy przeczytać: On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone: to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Widzimy też, że dzieło stworzenia jest dziełem ducha świętego. Zobaczmy w księdze Hioba w 26 rozdziale, czytamy: Swoim duchem przeozdobił niebiosa, a jego ręka stworzyła nawet węża. Zobaczmy dalej. Wcielenie. Syna Bożego jest także dziełem trzech osób. Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z pierwszego wersu brzmi tak. A Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane synem Bożym. Zobaczmy, jeden wers, jedno stanie. Trzy osoby Boże. Chrzest. Syna jest także udziałem trzech osób. Ewangelia według świętego Mateusza, trzeci rozdział. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przechodzącego na niego, i rozległ się głos z nieba: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Opis odkupienia, jaki czytamy. W dziewiątym rozdziale Hebrajczyków mówi też o trzech osobach Boga. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Zobaczmy, co pismo mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa. Widzimy, że jest ono przypisane Ojcu. Dzieje drugi rozdział. cytuję Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Synowi w Ewangelii według świętego Jana w dziesiątym rozdziale cytuję Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie mamy moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od Ojca. Liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie. Zbawienie pojedynczego człowieka zostało przedstawione przez Piotra Apostoła też jako dzieło trzech osób bożych. Zobaczmy pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Piotr pisze tak. Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska Wam i pokój niech Was pomnożą. Zobaczmy, to tyle tytułem wstępu. Widzimy, Bóg jest jeden w trzech osobach. Jego atrybuty, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach, przenikają te trzy osoby i. I cóż, postaram się to jakoś przedstawić w kolejnych odcinkach. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia z Bogiem. Czytajcie Słowo Boże, zachęcam.